Jedziesz. Cześć, Tereska, super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj będziemy w chatce z piernika. Więc tak, wchodzimy, mamy taki domek. I tu czytamy sobie kolejny. Instrukcja latania. Ubierz rodzinski kapelusz. Weź na czoło, przygotuj się do lotu. Podskocz jak najwyżej potrafisz i zrób zdjęcie w czasie podskoku. 4. Patrz na zdjęcie lata z namiotu. Patrz na przykładzie młody czarownic. I tu mamy instrukcję latania. I tu mamy te linki. Możemy spróbować. Miejsca są zaznaczone kamieniami i mamy 8 punktów. Tu mamy napisane. Cześć, jestem Małgosia, mam tyle lat co ty. Razem z moim bratem Jasiem zgubiliśmy się w lesie. Jaś oznaczył drogę kamykami z numerami. One wskażą ci kierunek zabawy. Jesteś przy pierwszym kamyku. Na terenie parku piernikowej chaty znajduje się ich 8. Możesz zmieniać kolejność podróży, ale nie pomiń żadnego z kamyków. Baw się dobrze. Dobra, więc mamy punkt pierwszy, idziemy do punktu drugiego, który znajduje się w mojej chatce z piernika. Mamy kierunek zwiedzania. Możemy sobie używać nawet płaszcz. Od Baby Jagi? No. Buty od Baby Jagi. Kapelusze, szale. Miotłę pożyczyć do latania. No. I jestem, jak widzicie, przebrany. Więc wchodzimy do środka, do kierunku zwiedzania. Tu, albo dobra, chodź. Tu mamy też miotło, mamy sobie. I tu mamy dwie. O, jesteśmy w domku chyba Baby Jagi. Wchodzisz właśnie do domku Baby Jagi. Nie bój się otworzyć starej, skrzypiącej szafy. Użyj praw starych przepisów. Do tego potrzebny ci będzie czaga. Tak, mamy tu gar. Tu mamy jakieś eliksiry. No i wchodzimy jeszcze. Czarodziejskie. Łapki pająka. O, jest przyciągnięty. No. Dobra, tu mamy lustro, patrzcie. To może ty pokazuj. Tutaj mamy takie, się chyba przedłużają nogi. Przedłuża się, czyli zwęża i wydłuża, no. Tutaj mamy takie dziwne, gdzie się nam brzuch powiększa. Szeroki się robi. Tutaj... Skraca. No, skraca się. A tu jesteśmy jacyś dziwni tacy. Patykować. Długie nogi, no. Okay. A tutaj... Myszy siedzą z Babą Jagą. Tak, to wolno sobie usiąść. Pokaż. Bardzo fajnie. O. Fajnie. A tam jakieś ptaszysko. A tutaj jest zestaw eliksir. No. Ten fotel jest bardzo taki wygodny. Podziwu jak na Babie Jagi. I tu mamy tak wszystko, tą całą chatkę ładnie ozdobioną. Tu mamy eliksiry. Tu jest jak te pióra. Tu mamy pióra eliksiry. No i tu, a tu mamy są. Tak. Tu mamy gar, ale on był zamknięty i tam były właśnie te pióra. Jak właśnie tam były takie pióra i wyglądało to jak zdechnie. Patrzcie, ktoś wyrwał ten eliksir na ten lewitowanie. Tu mamy eliksir wiecznej młodości, eliksir wiecznej szczęśliwości. Tu mamy różne notatniki.
tu mamy różne sirena. No może zamknij. Dobra. I tu mamy takie, co to jest takiego? Błynek. No. Tu ludzie piszą swoje jakieś przepisy, tu jest eliksir lewitowania. Dobra, tu mamy paść podręcznik, głow sobie. A teraz przygotujcie się na szok. 3-4. Zostałaś ugotowana przez babę jak w wielkim garze. Pomóżcie teraz, zostawcie 15 łapek w górę, żeby mogła wyjść. No właśnie. No właśnie. Dziękujemy za łapki. A teraz wchodzimy. Trójkę mamy, chodźcie. Czy jesteś odważny, zatem wejdź do pieca. Wchodzimy do pieca. O, jesteśmy, to jest piec. Może zagramy w dwa ognie? O, gdzie moje maniery? Nazywam się Oblik. A wy jesteście zaiste bardzo odważni, że tu weszliście sami z nieprzymuszonej woli. Niestety czasu macie bardzo mało, a więc zdradzę wam tajemnicę. Za tą czarną ścianą są drzwi do magicznego. Wróćcie kiedyś, bo zadamy duży. O nie. Tu jesteśmy w piecu. A, moja skleroza, przecież dziś mamy otwarte. Dobrze, że tu jesteście. To znaczy, że odwagi wam nie brakuje. No nie wiem. Ja tam się trochę boję. Wyrodzę waszą odwagę i zdradzę wam tajemnicę. Nie. Za tą czarną ścianą są... On mnie tu uwięził właśnie w tym garnku, ale wasze 15 łapek w górę mi pomogło. O. Ja stąd uciekam, bo tu jest ogień. Nie da się nawet otworzyć, a przed chwilą było otwarte. Patrzcie, jaki ogień. Ten pan wpiec mnie, on właśnie dał do tego gara. On jest taki... Pomocnikiem Baby Jagi. No. Właśnie. Bo najpierw Baba Jaga go wzięła i teraz on stoi po jej stronie. Poczemu ona go spaliła? Tu mamy... Czwórkę. Dobrobyt i bogactwo nie pozwól, by złoto przesłoniło ci to, co najważniejsze żyć. Nie daj się uwięzić w złotej klatce. O. Właśnie, Teresko, nie daj się uwięzić w złotej klatce. Gdzie ty jesteś? O rany! Jak ty weszłaś? Zostawcie znowu łapki w górę, bo ta Tereska utknęła tutaj w złotej klatce. O rany, pomóżcie jej. Dawajcie łapkę w górę. O nie. Najpierw w garnku, teraz w klatce. To jest straszne jakieś. Co za challenge. A. Okej, to już koniec tego odcinka z chatki piernikowej. Ciąg dalszy nastąpi, jeśli zostawicie kilka łapek w górę. Bo mnie Baba Jaga i Ognik uwięzili w tej klatce, więc zostawcie kilka łapek w górę. To będzie kolejny filmik, druga część o chatce piernikowej. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe łapki w górę. Piernikowe łapki w górę. I subskrybujcie ten kanał. Nie zapomnijcie o dzwoneczku i przesyłania innym filmy. To co? Do następnego. Pa!